Dzień dobry, Łukasz Szewczyk, Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Kotopaksi. Zazwyczaj spotykamy się na warsztatach montażowych w realu, ale z racji pandemicznych w tym roku niestety e, nie mogliśmy ich przeprowadzić, więc pomyśleliśmy, że nagramy krótki tutorial, taki bardzo podstawowy e, dla osób, które. Powiedzmy, że radzą sobie w jakiś sposób z komputerem, ale absolutnie nie w stopniu zaawansowanym. No i chcieliśmy wam pokazać i też zachęcić do tego, żeby również ten tutorial traktować jako taki mini warsztaty, czyli oglądacie trochę na ekranie, a z drugiej strony możecie zatrzymać i robić te same rzeczy u siebie na waszych komputerach. Chcielibyśmy pokazać program, który się nazywa Shotcut. Jest to program darmowy, dostępny na otwartej licencji, w związku z czym też tworzony przez społeczność internetową. I po długich poszukiwaniach właściwego materiału do edycji wideo stwierdziliśmy, że ten może być całkiem interesujący, a też przystępny. I jedną z jego głównych przystępności jest to, że po części zaraz wytłumaczę, dlaczego po części jest w języku polskim. To co jest istotne, ja będę czasem tłumaczył bardzo podstawowe rzeczy. I będę starał się również je objaśniać jak najbardziej w sposób zrozumiały. Dla tych, którzy z Was są bardziej biegli w obsłudze komputera, proszę to zignorować. A jeżeli coś i tak będzie w, w mojej wypowiedzi, czy, czy w tym co pokazuję, niezrozumiałe, zapraszam do kontaktu z nami, ale również do wyrzucania pytań i będziemy się starali na nie wszystkie odpowiedzieć. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, mianowicie od zainstalowania i pokażę w jaki sposób ten program można uruchomić.